Witam serdecznie w kolejnym ekonomicznym czwartku. Ja się nazywam Maciej Szyndler, jestem członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj kolejny raz ze mną. Za dwa dni 1 maja, czyli Święto Pracy. W związku z tym dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o pracy, ale też o braku pracy, o bezrobociu, o zatrudnieniu, o tym, jak zwiększać zatrudnienie, jakie państwo ma do tego możliwości i jakie stoją też przeszkody na polityce, dla polityki walki o pełne zatrudnienie. W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z informacją, dane za marzec, jeżeli chodzi o bezrobocie, 6,4 to jest stopa bezrobocia rejestrowanego, 6,4. No, to oczywiście może coś mówić, może nie mówić, ale spróbujmy sobie to rozłożyć. Co to tak naprawdę znaczy na czynniki pierwsze? Co to znaczy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 6,4%? A tu trzeba pamiętać, że to jest pewna taki wskaźnik, który mówi nam, ile jest bezrobotnych w gronie wszystkich osób aktywnych zawodowo. Kto to są osoby aktywne zawodowo? Osoby aktywne zawodowo to są takie, które pracują, czy to na własny rachunek, czy to w ramach jakiejś innej pracy najemnej, czy jakiejkolwiek pracy zarobkowej, ale także właśnie same osoby bezrobotne. Ale to nie jest cała populacja osób w pewnym wieku, dlatego że nie wszyscy są aktywni zawodowo. I tak na przykład uczniowie, czy też osoby zajmujące się domem, nie są uważane za aktywne zawodowo. Więc taka dana, kiedy słyszymy, że oto stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi tyle i tyle, mówi nam pewną rzecz. Natomiast nie mówi nam o tym, jaka jest relacja pomiędzy osobami aktywnymi zawodowo i tymi, które aktywne zawodowo nie są. Żeby sprawdzić taką rzecz, powinniśmy zawsze, kiedy mówimy o stopie bezrobocia, także orientować się na stopę zatrudnienia. To jest już wskaźnik, który nie wygląda tak dobrze, bo wiemy, że stopa bezrobocia rzeczywiście oczywiście w pandemii wzrosła, natomiast w porównaniu z innymi krajami nie jest to rzeczywiście tragiczne. To 6,4 jest całkiem akceptowalne, co więcej spada. W lutym było to 6,5, w marcu 6,4, więc mamy tendencję spadkową. Ale jak spojrzymy na stopę zatrudnienia, to tutaj już w porównaniu z innymi krajami europejskimi nie wygląda to aż tak różowo. W Polsce wynosi ona, i to są dane kwartalne, więc za kwartał 2020 roku, ostatni kwartał 2020 roku, to jest 74,1%. Czy to dużo, czy to mało? To znaczy, że 74,1% z całej grupy osób dorosłych, które nie są emerytami, to znaczy są dorosłe, czyli mają powyżej 18 roku życia, ale nie są w wieku emerytalnym. Tylko 74, tylko 3/4 tak naprawdę jest zatrudnione. I jak to się ma do innych krajów? Otóż w innych krajach aż 15 krajów Unii Europejskiej ma ten wskaźnik wyższy. To znaczy, że zatrudnienie w 15 krajach Unii Europejskiej jest wyższe niż w Polsce. Od Szwecji, gdzie jest to 86,6, także Niemcy, Czechy czy Węgry, także gospodarki, które są do nas zbliżone, również mają wyższe stopy zatrudnienia. 12, my jesteśmy jakby na 16 miejscu pod tym kątem i 11 krajów w Unii Europejskiej ma stopy zatrudnienia niższą. Co znaczy, że ta sytuacja na rynku pracy w Polsce z jednej strony jest dobra w porównaniu do innych, ale tutaj pokazuje, że nie do końca. Co więcej, nawet jak zobaczymy, uwzględnimy ten element aktywności zawodowej i nieaktywności zawodowej, czyli wypadania ludzi w ogóle z tej grupy, która jest postrzegana jako aktywna zawodowa, czyli zarówno tam są bezrobotni, powtórzę, i osoby pracujące, no to widzimy też niepokojące zjawisko właśnie w trakcie pandemii. To znaczy widzimy, że kobiety, liczba kobiet, które są w grupie aktywnych zawodowo, spada. To znaczy, że część kobiet, czy to bezrobotnych, czy pracujących, przestaje być w ogóle aktywną zawodowo, przestaje pracować lub przestaje poszukiwać pracy, przestaje być rejestrowana także jako bezrobotna. To jeden z problemów, który powinniśmy zawsze brać pod uwagę. Po drugie, mówienie, że 6,4 to jest mało, no to oczywiście zależy mało dla kogo, bo pamiętajmy o tym, że osoby, które straciły pracę w wyniku pandemii, a jest to całkiem duża grupa, to są przede wszystkim osoby, które wcześniej były zatrudnione na różnego rodzaju umowach śmieciowych. Tarcze, które przygotował PiS-owski rząd, czy rząd Zjednoczonej Prawicy, one uchroniły
pewną grupę pracowników najemnych przed utratą pracy, natomiast w mniejszym stopniu uchronimy osoby zatrudnione na śmieciówkach. I to niestety oznacza, że one są w większym stopniu dotknięte właśnie tym wzrostem bezrobocia i to są też, pamiętajmy, zawsze w większym stopniu osoby młode. Także młodzi, jak zmierzymy stopę bezrobocia wyłącznie wśród osób młodych, to ona nie wynosi już 6,4%, ale 12%. Więc ten problem w tej grupie wiekowej, zresztą w tej grupie wiekowej rzeczywiście występuje większy praktycznie w każdym kraju. To bezrobocie wśród młodych jest wyższe, no ale kiedy mówimy już o 15 czy kilkunastu procentach, to ten problem już zdaje się być też bardzo widoczny. Okej, no dobrze, widzimy, że są pewne problemy z rynkiem pracy, są problemy z poziomem zatrudnienia, są pewne problemy z strukturą tego, jak wygląda polskie bezrobocie, ale zastanówmy się, co można z tym zrobić. A skąd się biorą miejsca pracy? Dlaczego one powstają? Dlaczego one znikają? Oczywiście nie będziemy analizować dzisiaj wszystkich możliwych przyczyn, bo to jest zbyt krótki live, żeby to zrobić. Ale często w mediach można usłyszeć takie zdanie, ja to prawie codziennie czytam albo słyszę, że oto trzeba dbać o przedsiębiorców, ponieważ przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Więc przedsiębiorcy to są tacy dobrodzieje, którzy przychodzą i oni tworzą miejsca pracy po to, żeby ludzie te miejsca pracy mieli. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście to jest pewnego rodzaju prawda i nieprawda zarazem. No bo oczywiście w pewnym sensie fizycznie te miejsca pracy często tworzą przedsiębiorcy. Tylko oni nie robią tego oczywiście z powodu tego, że są dobrodziejami, tylko po to, żeby zarobić. Co oczywiście nie jest niczym złym, ale trzeba pamiętać, że oni myślą w ten sposób. To znaczy zatrudnię nową osobę, dlatego, że przewiduję, że dzięki temu, że będę miał tą osobę w moim przedsiębiorstwie, na przykład wyprodukuję więcej towarów czy usług i przewiduję, że te towary czy usługi zostaną sprzedane na rynku, a więc zyskam. Albo przewiduję, że ta osoba, którą zatrudniam, podniesie jakość mojej oferowanej przeze mnie usługi czy oferowanego przeze mnie towaru. I wówczas na przykład będę mógł tę samą ilość sprzedawać na przykład po wyższej cenie. No więc co jest istotne? Istotne jest to, że przewidują, że będzie na usługi i towary, które oferują, które zamierzają oferować w większym stopniu po wyższej cenie, będzie popyt. Tak zwany, jak to ekonomiści mówią, popyt efektywny. Co to jest w skrócie efektywny popyt? Tak najbardziej prostymi możliwymi słowami. Popyt efektywny, z popytem efektywnym mamy do czynienia, kiedy są ludzie, którzy chcą coś kupić i jednocześnie mają pieniądze, żeby to kupić. Tak są te dwa elementy. Jeżeli chcemy, żeby w związku z tym ten efektywny popyt wzrósł, to musimy zrobić coś takiego, żeby te osoby, które chcą coś kupić, miały te pieniądze, albo te osoby, które mają pieniądze, zechciały kupić, to znaczy, że chciały je wydać, a nie na przykład zaoszczędzić. Co z naszej perspektywy gospodarki oczywiście jest nieistotne. Więc de facto kluczowym czynnikiem, kluczową przyczyną tego, czy miejsca pracy spadają, czy rosną, jest to, jaki jest poziom efektywnego popytu. I tak naprawdę to efektywny popyt decyduje o tym, czy te miejsca pracy są. Więc można było powiedzieć, to popyt tworzy miejsca pracy i to o popyt powinniśmy się troszczyć, a przedsiębiorcy są tylko pośrednikiem w całym tym procesie. No okej, no dobrze, to chcemy zadbać o popyt. Świetnie, dzięki temu będziemy mogli liczyć na więcej miejsc pracy i lepsze zatrudnienie. Jak to zrobić? Jak, innymi słowy, państwo powinno prowadzić politykę pełnego zatrudnienia? To jest takie stwierdzenie, które, taki termin, który już często uznawany za relikt przeszłości albo coraz rzadziej uznawany za oczywisty cel polityki gospodarczej państwa. No ale jest nim właśnie, to znaczy jest absolutnie czymś, co jest absolutnie jednym z podstawowych celów funkcjonowania państwa. Prowadzenie polityki pełnego zatrudnienia. Jak państwo może prowadzić politykę pełnego zatrudnienia? To znaczy, jak innymi słowy, może wspierać popyt, który za te miejsca pracy odpowiada. Może to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez inwestycje publiczne. Inwestycje, no to oczywiście z jednej strony budowa dróg, mostów, a także szkół, szpitali, elektrowni, różnego typu, także rozbudowa różnego typu przedsiębiorstw, a także chociażby budowa mieszkań, na przykład mieszkań komunalnych.
co jest ważnym tematem w kontekście chociażby ostatniej dyskusji nad Krajowym Programem Odbudowy, więc też chciałbym, żebyśmy pamiętali, że kiedy mówimy o budowie mieszkań, to nie jest tylko kwestia o charakterze realizacji pewnej potrzeby, co jest oczywiste, ale to ma także element inwestycji. Inwestycje to też pamiętajmy nie tylko wybudowanie pewnych rzeczy, ale także zatrudnienie ludzi lub też podwyżka płac, którzy są zatrudnieni w pewnych państwowych przedsiębiorstwach, po prostu w sektorze publicznym. Czyli jeżeli rząd prowadzi politykę, która prowadzi do zwiększenia na przykład zatrudnienia pielęgniarek, położnych, lekarzy, nauczycieli lub zwiększenia ich płac, to również prowadzi politykę inwestycyjną, inwestycji publicznych, która ma bezpośrednie pozytywne przełożenie na poziom efektywnego popytu. I to jest jedna droga, to są inwestycje. Drugą drogą jest wspieranie konsumpcji masowej. Masową konsumpcję można wspierać dwojako. Z jednej strony poprzez bezpośrednie świadczenia, czyli renty, emerytury, zasiłki, zapomogi kierowane do konkretnych grup, albo chociażby na przykład też bezwarunkowy dochód podstawowy kierowany do wszystkich obywateli. W każdym razie chodzi tu o bezpośrednie przekazywanie pewnych środków ludziom. I po drugie, to także obniżka podatków, szczególnie dla osób mniej zarabiających. Dlaczego dla mniej zarabiających? Nie każda obniżka podatków ma pozytywny skutek dla efektywnego popytu, to znaczy, jeżeli obniżymy podatki osobom dobrze zarabiającym albo podatki od zysków, no to tak naprawdę popytowy element będzie żaden. Natomiast jeżeli obniżymy podatki osobom najmniej zarabiających, no to oczywiście wszystko, co zyskują przez to, że nie płacą tych, znaczy, że płacą trochę mniejsze podatki, prawdopodobnie wydadzą. I co będzie miało ten efekt zdecydowanie pozytywny z perspektywy popytu. Okej, więc jakby polityka pełnego zatrudnienia, z jednej strony inwestycje publiczne, z drugiej strony wspieranie konsumpcji poprzez świadczenia i obniżki. Dlaczego kraje tego, dlaczego rządy tego nie robią, albo robią to w małym stopniu, dlaczego nasz rząd próbuje taką politykę prowadzić, ale realnie prowadzi ją w bardzo ograniczonym zakresie. Dlaczego tak jest? I tutaj oczywiście możemy powiedzieć, że z pewnej perspektywy to jest kwestia pewnej ideologii albo pewnych wizji polityki, którą prezentują rządzący, którzy mają pewnego rodzaju preferencje i uważają, że kwestia zatrudnienia, kwestia miejsc pracy nie jest aż tak istotna. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że polityka pełnego zatrudnienia może spotkać się z pewnym istotnym politycznym oporem. I o tym świetnie napisał już w latach 40. zeszłego wieku najwybitniejszy prawdopodobnie ekonomista polski, Michał Kalecki, w fundamentalnym artykule Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia. Wszystkich Was serdecznie zachęcam do przeczytania tego niedługiego, bardzo klarownego i bardzo ważnego w historii ekonomii politycznej także tekstu Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia. I tam w tym tekście Kalecki pokazuje, dlaczego i w jaki sposób objawia się opór wobec polityki pełnego zatrudnienia ze strony czy to liberalnych ekonomistów, czy też liberalnych polityków, ale tak naprawdę w obu wypadkach to jest opór motywowany tak naprawdę interesem po prostu dużego biznesu. Dlaczego duży biznes uważa, że polityka pełnego zatrudnienia nie jest czymś, na co oni powinni się godzić, co uderza w ich interes? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Kalecki mówi o trzech rzeczach, o trzech formach tego oporu i trzech formach tego sprzeciwu wobec pełnego zatrudnienia ze strony reprezentantów dużego biznesu, a także polityków czy ekonomistów, którzy na pasku tego biznesu chodzą. Po pierwsze, to taka fundamentalna zasada, taki fundamentalny sprzeciw w ogóle, żeby państwo wtrącało się w kwestie zatrudnienia. W takiej liberalnej wizji państwa minimum, takiej idealnego państwa minimum, które nie zajmuje się po prostu problemem zatrudnienia w żaden sposób, wszak byłoby tak, że to zatrudnienie faktycznie zależałoby od tych przedstawicieli dużego biznesu, którzy mogliby, szczególnie jeżeli są monopolistami lub oligopolistami, czyli w dużej mierze kontrolują jakieś rynki, to oni by decydowali, jaki jest poziom zatrudnienia, a nie rząd. A wiemy oczywiście, że ten poziom zatrudnienia i to, że na przykład jest wysokie bezrobocie, no to są czynniki społeczne, które wpływają na to, jak dany rząd jest odbierany. To znaczy, że pewna władza
nad rządem, nad decyzjami rządu byłaby w rękach tego dużego biznesu. On mógłby swoimi decyzjami w zakresie zatrudnienia manipulować, na przykład wpływać bezpośrednio na inne decyzje rządu w innym zakresie. Na przykład co do nawiązania jakiejś umowy handlowej albo właśnie nie nawiązania jakiejś umowy, która uderza w ich interes. I w tym sensie pełne zatrudnienie albo po prostu angażowanie się państwa w kwestie zatrudnienia ogranicza władzę dużego biznesu do wpływania na w ogóle politykę obecną w danym kraju. I w tym sensie zajmowanie się zatrudnieniem przez państwo jest po prostu demokratyczne, a wycofywanie się z tego założenia niestety sprzyja raczej rządom oligarchii, a nie rządom demokratycznie wybranych rządów. To pierwszy aspekt. Sprzeciw w ogóle wobec zajmowania się przez rząd kwestiami zatrudnienia. Drugi to sprzeciw wobec konkretnej formy. Tak, okej, niech będzie już sobie to zatrudnienie, walczmy o jego zwiększenie, nawet możecie sobie walczyć o pełne zatrudnienie, ale no, zależy jakimi metodami. Tak? I tutaj, jak pisze Kalecki, większy opór dużego biznesu zawsze jest wobec świadczeń niż wobec inwestycji. Okej. W dużej mierze jest wobec inwestycji. Więc jakby jesteśmy w stanie zaakceptować, że mamy do czynienia na przykład z inwestycjami w drogi, w mosty, z tego też często duży biznes korzysta. Natomiast nie jest w stanie zaakceptować w dużej mierze z świadczeń społecznych, rozbudowanych świadczeń społecznych. I to jest, dlaczego tak jest? Otóż jest tak z jednego prostego powodu. Otóż to jest złamanie pewnej podstawowej zasady moralnej. Podstawowa zasada moralna etyce kapitalistycznej oczywiście polega na tym, abyś w pocie czoła chleba swego dobywał. I ta zasada oczywiście nie obowiązuje, kiedy ten dochód czerpiesz z kapitału. Tego zwykle się oczywiście nie mówi. Więc świadczenia społeczne uderzają właśnie w ten podstawowy element etyki kapitalistycznej, który jest fundamentem tejże etyki, ponieważ ktoś może dostać coś bez pracy i bez tego potu, który jest potrzebny, żeby zarobić na chleb. I wreszcie trzeci element to element raczej sprzeciwu nie wobec tego, że polityka pełnego zatrudnienia czasem może wystąpić, ale tego, że ona występuje stale. To znaczy, że mamy do czynienia z bardzo niskim bezrobociem, praktycznie bez przerwy lub w gruncie rzeczy to bezrobocie jest po prostu takie, powiedzmy, frykcyjne. To znaczy, że występuje tylko wtedy, kiedy ktoś zmienia zatrudnienie z jednego miejsca na drugie, no bo na przykład chce się przekwalifikować albo jest jakaś zmiana technologiczna i te osoby przez chwilę faktycznie są osobami bezrobotnymi, ale poza tym to bezrobocie prawie nie występuje. I wówczas problem nie polega na tym, że ten problem polega na czymś innym. Polega na tym, że osoba, która jest w danym przedsiębiorstwie i na przykład domaga się wyższych płac, domaga się wyższego, lepszego sposobu traktowania, respektowania pewnych swoich praw, dobrych warunków pracy, często może się spotkać przy szczególnie wysokim bezrobociu z takim twierdzeniem, no to jak ci się nie podoba, to sobie idź, na twoje miejsce jest 10 czy 5 innych, więc jakby nie zgadzam się na twoje roszczenie. Ale w momencie, w którym mamy do czynienia z niemal pełnym bezrobociem, pełnym zatrudnieniem, a taka sytuacja nie ma miejsca, co oznacza, że wewnątrz przedsiębiorstw, wewnątrz prywatnych przedsiębiorstw, a ta władza i kontrola i dyscyplina, która jest wykonywana przez zarządzających, staje się mniejsza. To znaczy, że relacje władzy wewnątrz przedsiębiorstwa są zdecydowanie przesunięte. A o władzę, tak naprawdę o władzę zawsze chodziło w kapitalizmie. Nie o to, czy będzie ktoś miał więcej pieniędzy, czy mniej, ale o to, że mamy konkretną władzę nad konkretnymi ludźmi. I to my jesteśmy na górze tej drabiny, a ktoś inny jest na dole. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp i teraz zachęcam Was wszystkich do tego, żeby zadawać pytania. I także jakby ktoś chciał się podzielić jakimiś uwagami, to również do tego zachęcam. Pierwsze pytanie się już pojawiło. To pytanie Ewy. Ewa pyta.
Pokazaliście, czego można się po was... Okej, okay. To jest atak oczywiście dotyczący KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy. To jest pytanie oczywiście nie dotyczące kwestii dzisiejszych, które omawiamy, ale też chętnie oczywiście odpowiem. Jest to pytanie polityczne, jest to live party razem. Taki krok, który po prostu dzięki temu, że dogadała się i wywalczyła pewne bardzo ważne elementy w Krajowym Programie Odbudowy, Planie Odbudowy, chociażby te mieszkania, o których powiedziałem wcześniej, ale także chociażby przekazywanie pewnych środków samorządom, także kontrolę nad wydatkowaniem tych środków, no to to jest jakby szansa na to, że nie straciliśmy 770 miliardów złotych. 770 miliardów złotych to jest to, co w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy jest, no, i to jest to, co będzie głosowane, tak? Znaczy akceptacja Europejskiego Funduszu Odbudowy. I założenie, że można było odrzucić, dlatego że PiS powinien, że to byłaby szansa na to, że upadłby PiS, no to oznacza, że uznajemy, że ważniejsze jest odsunięcie w tym momencie na te dwa lata, tak? Pamiętajmy, że mamy dwa lata do wyborów, na te dwa lata PiS-u od władzy, niż zapewnienie Polsce 770 miliardów złotych. To nie są tylko pieniądze, to jest wyjście z kryzysu, to jest olbrzyma inwestycja, no tak jak zresztą powtarza niejednokrotnie wiele osób, to jest coś w rodzaju planu Marshalla, czegoś, z czego zrezygnowano niestety po wojnie, natomiast dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby z tego zrezygnować. To jest odbudowa polskich szpitali, to jest po prostu rozwój dla naszego kraju. Jeżeli uważamy, że od rozwoju naszego kraju i odbudowy po pandemii ważniejsze jest to, żeby PiS nie rządził przez dwa lata teraz, czy Zjednoczona Prawica nie rządziła przez dwa lata, to znaczy, że mamy zupełnie inaczej ustalone priorytety. I co więcej, takie zabawy, ten fundusz i tak w Europie by powstał. Znaczy my to wiemy, to jest oczywiste. Po prostu powstałby bez Polski. Głosowanie przeciw oznaczałoby po prostu, że ten fundusz powstaje bez Polski. Jeżeli ten fundusz powstałby bez Polski, to byłby początek marginalizacji i tak naprawdę drogi w kierunku polexitu. I tak się zakiwał, to jest dokładnie to samo, co mniej więcej zakiwał się David Cameron. To znaczy we swoich jakichś wewnętrznych próbach i rozgrywkach i wewnętrznych szachach na brytyjskiej scenie politycznej, David Cameron nie chciał, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale doprowadził do procesu poprzez organizowanie chociażby zgodę na referendum, on zrobił to z wyłącznie wewnętrznych pobudek, takiej właśnie rozgrywki politycznej. Ale skutkiem było to, że na końcu dzisiaj już Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej po prostu już nie ma. Na to nie możemy sobie pozwolić. Tego dokładnie zresztą chce Ziobro, tego chce Konfederacja i dlatego Platforma jest w sojuszu z Ziobrą. No właśnie nie dlatego, tylko powinno zrozumieć, że jeżeli jest w sojuszu z Konfederacją i z ziobrystami, to do takich konsekwencji to prowadzi. Takie złudzenia, że moglibyśmy na przykład coś jeszcze wynegocjować lepiej, albo wynegocjować później, albo na razie odrzucić, a potem do tego wrócić, nie ma na to żadnych podstaw. Unia zrobiłaby ten fundusz bez nas i naprawdę przyszłość Polek i Polaków jest ważniejsza od tego, żeby przez jeszcze dwa lata rządził PiS. Pamiętajmy, że PiS nie będzie wydawał tych pieniędzy w dużej mierze. Te pieniądze będą wydawane przez następny rząd. I celem jest to, żeby w następnym rządzie były takie siły, które są w stanie rozsądnie wydać te pieniądze. No więc jeżeli się boicie, jeżeli uważacie, że PiS będzie rządził zawsze, no to faktycznie to może w ogóle należy zrezygnować z polityki państwa, z Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli naprawdę chcecie odsunąć PiS, no to nie można tego zrobić, odbierając Polsce 770 miliardów złotych. Tego się po prostu nie da zrobić. To byłaby droga nie tylko do polexitu, ale to byłaby droga do 20 lub 30 lat rządów PiS-u i Konfederacji. A więc ta krótkowzroczność jest absolutnie, absolutnie uderzająca i naprawdę polecam jednak myślenie o tym, co jest ważne, a co jest ważniejsze. Adrian, kolejne pytanie z zakresu dzisiaj nie do końca omawianego. Dzisiaj mówiliśmy o kwestiach bezrobocia, zatrudnienia, pracy, tego, kto tworzy miejsca pracy. Adrian pyta za to, jakie są zalety i wady dochodu podstawowego. UBI, czyli z angielskiego Unconditional Basic Income, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy. Na ten temat
przez chwilę rozmawialiśmy, znaczy na ten temat poświęcony był jeden z wcześniejszych ekonomicznych czwartków, ale faktycznie tam mówiliśmy raczej o badaniach, o opiniach i ten temat był raczej w ten sposób omawiany, natomiast warto faktycznie też omówić szerzej w ogóle samą koncepcję BDP i na ten temat pewnie też będziemy mówić w jednym z przyszłych, na pewno do tej koncepcji wrócimy, będziemy próbowali ją z jakiejś perspektywy dalej omawiać. No, nie przypadkiem prawdopodobnie, że Adrian pyta, ponieważ to jest akurat kwestia, którą się też zawodowo od wielu lat zajmuje. No więc jakby główne plusy, tak, zalety dochodu podstawowego, no to są oczywiście związane z odpowiedzią na pewne rażące problemy dzisiejszego świata, które obserwujemy no tak naprawdę od lat 80., ale dzisiaj po pandemii, czy w trakcie pandemii także. Po pierwsze, no to jest ubóstwo, to jest ten dochód podstawowy bezpośrednio tak naprawdę likwiduje to finansowo rozumiane ubóstwo. Po drugie, to jest zmniejszenie poziomu nierówności, istotne zmniejszenie poziomu nierówności, nierówności rosnących od wielu lat i w Polsce wysokich, jednej z najwyższych w Europie. Po trzecie, to jest wzmocnienie pozycji przetargowej pracowników, dlatego, że oni nie muszą się już godzić na każdą możliwą pracę, szczególnie te osoby mniej zarabiające i szczególnie te osoby, które wykonują takie prace, których absolutnie same nie cierpią i na które by się nie zgodziły, jeżeli miałyby jakikolwiek wybór. I dochód podstawowy, taki podstawowy wybór właśnie takim osobom by zapewnił. Po czwarte wreszcie, to jest pewna taka droga zapewniająca bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. To jest odpowiedź na to dojmujące poczucie niepewności, na klasę, którą nazywamy często prekariatem. I to jest ta sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, w jaki sposób jakby będziemy, na przykład wyżywimy siebie, swoją rodzinę w następnym miesiącu czy za parę miesięcy. Otóż dochód podstawowy daje tą podstawową pewność, znaczy to bezpieczeństwo, że wiem, że te moje podstawowe potrzeby będą zapewnione przez cały ten czas. I to jest bardzo duży, także psychologiczny i społeczny, pozytywny efekt. W wielu krajach także wprowadzenie dochodu podstawowego, który jest właśnie, ze względu na to, co dzisiaj mówiliśmy, elementem także propopytowym i zwiększającym płace, tak, bo także wspierającym po prostu pozycję pracowników, no to miałby także efekty po prostu prowzrostowe, to znaczy pozytywne z perspektywy gospodarki. We wszystkich krajach, które to się tak nazywa fachowo, których wzrost jest napędzany przez płace, Polska jest jednym z takich krajów, i w takich krajach także mielibyśmy do czynienia po prostu nie tylko ze społecznie pozytywnymi efektami, ale w dużej mierze z pozytywnymi efektami gospodarczymi także. Tomasz pyta, dlaczego młodzi ludzie dają się tak łatwo mamić wolnorynkowcom? Ja myślę, że nie tylko młodzi ludzie przede wszystkim. Ja bym tutaj nie do końca wyróżniał taką jakąś grupę. Myślę, że wielu z nas się pozwala mamić wolnorynkowcom, tak naprawdę liberałom, bo to pojęcie wolnego rynku to niewiele znaczy. Tak? To znaczy nie ma czegoś takiego jak wolny rynek, to jest jakaś taka absolutna utopia. Rynek, który byłby wolny, byłby w ciągu, w krótkim czasie stałby się, znaczy sam by się unicestwił. Każdy rynek poza tym, to zresztą w ogóle jest jakby w tym sensie abstrakcja, że każdy rynek, który istniał na Ziemi w ogóle, zawsze był konstruowany przez jakieś władze, przez jakieś reguły, przez jakąś społeczność, która ustala, jak ten rynek działa. I rynków jest wiele, one mają różne swoje charakterystyki, różne cechy. I mówienie o wolnym rynku to tak naprawdę jest mówienie w gruncie rzeczy o niczym. Ale wiem, o czym mówisz, o pewną prawicową wizję ekonomii. I tu tak, po pierwsze wydaje mi się, że to jest tak, że wiele z nas ją kupiło. Ja sam mówię zupełnie szczerze, kiedy byłem nastolatkiem, także uważałem ją za coś oczywistego, coś naturalnego. Wszyscy mówili przecież tak samo, tak? Jak spojrzymy sobie to, jak jest uczona ekonomia, czy to w szkołach średnich, czy w większości tak naprawdę uniwersytetów, czy szkół ekonomicznych, to tak naprawdę mamy do czynienia z wykładem jednej ekonomii, która dodatkowo jest ekonomią w dużej mierze oczywiście błędną, fałszywą, która źle przewiduje przyszłość, ma absurdalne założenia i prowadzi do negatywnych konsekwencji społecznych. Szczególnie polecam, jakby ktoś chciał się zmierzyć z tym tematem, prawdopodobnie najlepsza książka, która to jest gruba książka i duża, ale bardzo ją polecam, Steve Kinn, Ekonomia neoklasyczna.
Fałszywy paradygmat. To jest książka wydana przez wydawnictwo Heterodox i tam on bardzo konkretnie rozprawia się z różnymi mitami tak naprawdę, które są uznawane za oczywistości na kursach ekonomii, które dla wielu ekonomistów są uznawane za prawdy objawione, a kiedy spojrzymy na to, jak wygląda rzeczywistość, to taką prawdą absolutnie nie są, od prawdy są niezwykle dalekie. Ale ten element, nie będę zupełnie zbijał tego pytania, mówiąc w ogóle tylko o tym, dlaczego tak jest. No jest tak z dwóch powodów, to znaczy pamiętajmy, i to jest to też, co dzisiaj trochę powiedziałem, to znaczy jeżeli rząd i w kwestii pełnego zatrudnienia, ale także w każdej innej, musi zderzyć się z pewnego rodzaju interesami dużego biznesu, no to ten biznes to nie są tylko, to on nie tylko po prostu wyjdzie sobie ktoś, jakby szef Lewiatana i powie, o nie, źle robicie. No nie, ci ludzie, znaczy duże korporacje, duży biznes, duże przedsiębiorstwa, bogaci kapitaliści finansują, po pierwsze, posiadają często i finansują media prywatne, a więc kontrolują to, jaki tam przekaz się pojawia. Po drugie, finansują także cały szereg stypendiów dla studentów, dla badaczy, różnego rodzaju organizacji badawczych, które będą tworzyły taką naukę o ekonomii, która będzie zgodna z ich interesem. I w tym sensie oczywiście nie jest dziwne, że udało im się zbudować do pewnego stopnia globalny system reprodukcji pewnej wiedzy ekonomicznej, która tak naprawdę jest wiedzą w dużej mierze oczywiście zideologizowaną. W wielu krajach na świecie oczywiście istnieją także dostępy do wiedzy ekonomicznej, która ma inny charakter, heterodoksyjny, takich części ekonomii, które są zdecydowanie bliższe temu, jak rzeczywistość gospodarcza wygląda. I tu też jakby zachęcam do chociażby właśnie wydawnictwa Heterodox, wydaje cały szereg dobrych materiałów, ale nie tylko, wydawnictwo Książka i Prasa, wydawnictwo Krytyka Polityczna, chociażby w Polsce po polsku, można sporo książek poczytać na ten temat i zobaczyć, że ta neoklasyczna wizja ekonomii to nie jest jedyna. Tomasz mówi o młodych ludziach, no trochę też jest tak, że pewne problemy nie są do końca problematyzowane w pewnym wieku. I to jest oczywiste, to znaczy kiedy jesteśmy powiedzmy w szkole średniej czy na początku studiów, to nas jeszcze nie dotyka tak bezpośrednio często na przykład problem z poszukiwaniem pracy, z pozycją pracownika. Więc zdarza się rzeczywiście tak, że wiele osób, które mają takie korwinistyczne wręcz poglądy w wieku lat powiedzmy 17, 18, czy 20, kiedy nagle znajdują się na tym rynku pracy i widzą, jak to rzeczywiście funkcjonuje, tak? Jak wygląda realna relacja władzy pomiędzy zatrudniającymi pracownikami, jak wygląda, na przykład, kiedy zakładają rodzinę, tak? I nagle okazuje się, że niezwykle potrzebne są usługi publiczne zapewniające nam ochronę zdrowia, zapewniającą nam system edukacji, no to wtedy jakby przechodzą na tę stronę bardziej socjaldemokratyczną, więc taki proces oczywiście wynika w dużej mierze oczywiście z pewnego rodzaju doświadczeń, natomiast punkt wyjścia jest zapośredniczony w pewnym takim wykutym zdrowym rozsądku, zdrowym, on nie jest oczywiście zdrowy, ale takim mainstreamowym sposobie oglądu rzeczywistości, który jest tak naprawdę oczywiście kreowany przez nasze media i inne instytucje, które finansowane są bezpośrednio dla pewnych interesów. Kamil pyta, dochód gwarantowany czy czterodniowy dzień pracy? Jedno i drugie. Ja uważam, że te dwie koncepcje powinny iść w parze. Znaczy uważam, że oba elementy i dochód podstawowy, jak to rozumiem, i skrócenie czasu pracy, czy to w formie czterodniowego, czy na przykład krótszego czasu przez 5 dni, czyli na przykład 7-godzinnego dnia pracy, to są rozwiązania, które naraz bardzo dobrze by funkcjonowały, dlatego też, że pokazują, one wymuszają także pewną refleksję na temat tego, czym praca jest, czym jest praca wyłącznie zarobkowa, a czym jest na przykład praca i aktywność, którą wykonujemy poza pracą zarobkową, a która jest absolutnie niezbędna, czyli praca opiekuńcza, wolontariat, aktywizm społeczny, praca domowa, także nieopłacona, cały szereg rzeczy, które robimy poza tymi 8 godzinami pracy. I to jest jakby absolutnie moim zdaniem kluczowe. Moim zdaniem jedno i drugie, to znaczy nie ma powodu, żeby wybierać jedno czy drugie rozwiązanie. Zresztą jak spojrzymy na chociażby szereg zwolenników od
chociażby Rutgera Bregmana, którego książka na temat dochodu podstawowego także jest, nie tylko na temat dochodu podstawowego, to jest książka Utopia dla realistów. Tam są trzy główne postulaty i dwa z nich to właśnie jest radykalne skrócenie czasu pracy, a jednym jest radykalne skrócenie czasu pracy, a drugim jest dochód podstawowy. I to się często rzeczywiście wiąże, tak podobnie no, jakby cały szereg zwolenników łączy te dwa rozwiązania, także ja bym tutaj nie wybierał między nimi, tylko był zwolennikiem obu. Mateusz Wróbel pyta, a co jeśli gospodarka jest tak zacofana w stosunku do Zachodu, jak w Polsce i miejsca pracy wynikają głównie z bycia tanią siłą roboczą dla Zachodu i inwestycji publicznej? To jest oczywiście bardzo duży problem w takim rozumieniu, że rzeczywiście naszą przewagą konkurencyjną do pewnego stopnia była tania siła robocza. Ale my, i to jest właśnie to, o czym często już się mówi, nawet rząd mówi o tej pułapce średniego rozwoju, że dłużej tą drogą tak, znaczy daleko nie zajedziemy, tak? Ona się już skończyła. To znaczy nie jesteśmy w stanie już konkurować wyłącznie tanią siłą i trzeba przemodelować cały nasz model gospodarki na raczej konkurowanie po prostu wysokiej jakości, wydajną pracą. Co oznacza, że i wymusza oczywiście w jeszcze większym stopniu inwestycje publiczne w naukę i rozwój. I to jest to, co każdy rząd, który będzie rządzi teraz, czy będzie rządził za chwilę, co będzie absolutnie kluczowym elementem polityki gospodarczej. I to się da zrobić w dwójnasób, to znaczy z jednej strony oczywiście oznacza to, żeby uniemożliwić już traktowanie polskich pracowników w taki sposób, jak się ich traktuje, taki, że w Polsce mamy jeden z najwyższych, prawie najwyższy poziom wyzysków w całej Europie. Warunki pracy są rzeczywiście dość niskie, dość złe, czy na przykład mamy wysokie wskaźniki uśmieciowienia, więc musimy odejść od tego modelu, wzmacniając z jednej strony pracowników, którzy po prostu nie będą się już na to godzić. To jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest oczywiście tworzenie takich miejsc pracy, które będą bardzo wydajne. Do tego, jak zawsze, jak wiemy od chociażby książki Mariany Mazzucato, Przedsiębiorcze Państwo, wiemy, że to sektor publiczny i to państwo jest odpowiedzialne za to, żeby innowacje technologiczne w danym kraju postępowały. I także jakby system edukacji, który jest z nimi, czy system szkolnictwa wyższego, który jest z nimi powiązany. To także jest absolutnie odpowiedzialność państwa. Więc my stoimy w tym momencie właśnie przed tą drogą. My nie możemy już być cały czas gospodarką opartą na wyłącznie taniej sile roboczej. To nas już dalej nie zawiezie donikąd. Bronisław pyta, jak oceniasz kolejne pytanie z bieżączki? Bardzo, bardzo widzę, że to nas rozgrzewa od paru dni. I no, zgadzam się, to jest rzeczywiście tematyka, która porusza w mediach społecznościowych. Jak oceniasz wściekły atak Platformy Obywatelskiej na lewicę? Czy to ma związek z ekonomią? Oczywiście, że ma związek z ekonomią. Tak, znaczy, to ma w tym sensie związek z ekonomią, że interesy i rozumienie ekonomii Platformy Obywatelskiej i lewicy jest radykalnie inne. Natomiast oczywiście tutaj ten wściekły atak jest związany raczej z bezpośrednim zyskiem i stratą polityczną. Znaczy Platforma po prostu strzeliła sobie, już nawet nie wiem co, w kolano, w stopę, w jeszcze jakiś organ, bo nie przedstawiła żadnych swoich uwag. Mogła przedstawić jakieś swoje uwagi do KPO, mogła przedstawić jakieś warunki jego zaakceptowania, zagłosowania za nim, ale tego nie zrobiła, zdecydowała się tego nie zrobić. Szła w bardzo radykalny antypis, nigdy z tym rządem, nie powinniśmy nic, mimo że wcześniej oczywiście tak nie mówiła, to jest, zmieniła tak naprawdę o 180 stopni swoją własną narrację, bo jeszcze dwa miesiące czy miesiąc temu mówiła, że absolutnie nie należy głosować przeciwko, ponieważ jest to kwestia racji stanu, ponieważ jest to kwestia odpowiedzialności za Polskę. No, jakby okazało się, że kwestia racji stanu i odpowiedzialności za Polskę to są rzeczy drugorzędne, jeżeli okazuje się, że można na przykład coś zyskać lub stracić politycznie. I w tym sensie Platforma sama się zakiwała. No, różnice ekonomiczne są fundamentalne. To znaczy Platforma, gdyby dostała olbrzymie pieniądze od Unii Europejskiej, to nie próbowałaby ich wydawać w jakikolwiek sposób, na przykład na mieszkania, tylko wydawałaby co najwyżej, jeżeli na inwestycje publiczne, to na drogi, ale głównie na rozwiązania, które sprzyjają raczej zamożniejszym, tak zwanej być może czasem klasy średniej, ale nie tym, którzy są
większością polskiego społeczeństwa. Więc jak zawsze, znaczy spór polityczny między lewicą i liberałami, czy to w formie Platformy Obywatelskiej, czy Nowoczesnej, zawsze ma podbudowę po prostu ekonomiczną. To są zupełnie różne sposoby rozumienia ekonomii. Platforma i Nowoczesna, no to są po prostu przedstawiciele takiej właśnie dokładnie liberalnej, dość prymitywnie rozumianej ekonomii neoklasycznej. No i cóż, jeżeli w ogóle jakiejkolwiek ekonomii, bo zwykle też niewiele nawet z tej ekonomii neoklasycznej polityce Platformy czy Nowoczesnej rozumieją. A gdzie można zdobyć lub kupić taki kubek? Zdobyć można w naszym biurze prawdopodobnie, ale nam się już rzeczywiście kończą. Będziemy prawdopodobnie jakoś, ale to nie mam jeszcze tej decyzji, więc nie mogę się wychylać. Natomiast pewnie będziemy zamawiać kolejne takie, tego typu gadżety i wtedy będzie można go zdobyć. Na pewno spróbuję zapisać Ciebie, Kubo, i poinformować, kiedy będziemy mieli następną dostawę takich kubków. Także bardzo, bardzo zachęcam, ale jeżeli chcesz w Warszawie w jednej sztuce, to kilka kubków mamy, więc to zapraszam do naszego biura. Jest szansa, żeby taki kubek, myślę, otrzymać. Co prawda już 18.43, ale widzę, że kolejne pytania, więc jeszcze na dwa odpowiem, na pytanie Lotara i jeszcze jedno pytanie Adriana, ale to nie znaczy, że zaprzestańcie pisania pytań. Potem następne pytania po prostu postaram się odpowiedzieć w formie pisemnej, także nawet jeżeli zadacie pytanie teraz i ja już nie zdążę w trakcie live'a, to także uzyskacie swoją odpowiedź. Lotar pyta, czy aby ludziom było łatwiej na rynku pracy, powinniśmy bardziej chcieć oddzielić państwo od biznesu, na przykład delegalizując lobbying, czy lepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie przez państwo dużej części rynku? To są... No więc tak, to są jakby trochę dwie strategie i to we wszystkich politykach lewicowych mamy do czynienia z taką dwoma strategiami. Warto trochę korzystać z jednej, trochę drugiej. Jedna to jest próby regulowania rzeczywistości, to znaczy wprowadzamy jakieś regulacje, które na przykład właśnie delegalizując lobbying, tak próbują uzyskać to, co chcemy. Tak? Na przykład możemy też na przykład zmniejszyć liczbę godzin pracy maksymalną właśnie, tak, skrócić na przykład tydzień pracy. To też jest pewna regulacja, którą wprowadzamy, zabraniamy pracy powyżej na przykład jakiegoś limitu, tak? I to działa, to oczywiście działa, tylko działa o tyle, o ile mamy jakąś formę posłuchu dla prawa w państwie, ale b, instytucje, które to kontrolują. To znaczy, jeżeli za takim prawem nie idzie instytucja, która to kontroluje w odpowiedni sposób, to znaczy możemy sobie zdelegalizować lobbying, ale nie ma jakiejś komórki, która by próbowała to sprawdzać. To znaczy, czy ktoś na przykład tego lobbyingu w takiej czy innej formie nie prowadzi. To zresztą byłoby trudne, mówiąc zupełnie szczerze, tak sobie teraz myślę, że zupełna eliminacja lobbyingu moim zdaniem nie jest do końca możliwa w sposób czysto ustawowy. Ale okej, okay, można próbować wprowadzać różnego regulacje, które by trochę cywilizowały tę obecną sytuację w Polsce i pewnie one byłyby do pewnego stopnia przydatne i korzystne. Myślę, że to też jest temat na jakiegoś live'a. Myślę, że warto byłoby porozmawiać z kimś, kto jest ekspertem od ustawodawstwa w zakresie właśnie lobbingu. Ja za takiego się nie czuję, ale wydaje mi się to temat z pewnością ciekawy. Natomiast druga nóżka, tak, jedna to jest nóżka, to są te regulacje, a druga nóżka to jest faktycznie zmiana trochę relacji sił pomiędzy różnymi podmiotami w świecie społecznym. I tu na przykład, tak jak wcześniej mówiłem, że na przykład regulacja czasu pracy to byłaby pewna regulacja, a zmiana relacji sił to jest na przykład dochód podstawowy. I tutaj byłoby tym drugim takim przykładem, który ty podałeś, Lotar, byłoby właśnie raczej przejęcie przez państwa jakiejś części rynku. To znaczy po prostu większy sektor publiczny wpływający w większym stopniu na gospodarkę. I tak, to jest oczywiście pewnego rodzaju takie bardziej twarde działanie. Ono ma oczywiście cały szereg innych konsekwencji i uwarunkowań, więc to też nie jest oczywiście takie proste. Ale warto, myślę, oczywiście zawsze nie stawiać tego albo-albo. To znaczy polityka, która tylko i wyłącznie ingeruje w na przykład w regulacje, czasami nie wystarcza, tak? Bardzo często nie wystarcza. Z kolei polityka, która tylko zmienia relacje sił, ona jest bardzo słuszna, ale czasami właśnie czegoś być może nie doregulowuje. Dlatego warto na tych dwóch pianinach zawsze w polityce telewizyjnej, co do wielu tak naprawdę tematów, na tych dwóch pianinach grać.
Jakie są wady socjaldemokracji? No i to jest pytanie rzeka Adriana, więc spróbuję pokrótce odpowiedzieć, natomiast oczywiście o socjaldemokracji jako takiej, tego jak my rozumiemy, na czym polega socjaldemokratyczna polityka gospodarcza, na czym polega socjaldemokratyczna polityka społeczna, na czym polega socjaldemokratyczne państwo dobrobytu i na czym polegało kiedyś i jak należy rozumieć dzisiaj, też powinniśmy chyba zrobić następne, znaczy nie następne, ale jeden z przyszłych live'ów. Bo to jest pytanie oczywiście, co to znaczy. Socjaldemokracja ma bardzo wiele znaczeń, to znaczy do socjaldemokracji odwoływali się chociażby w pewnej mierze, na przykład nie wiem, Róża Luksemburg, tak, przed wojną. To socjaldemokracja odwoływała się Partia Pracy, na przykład powojenna, ale także Partia Pracy Tonego Blaira mówiła o sobie, że jest socjaldemokracją. Tonego Blaira, który był już raczej po stronie neoliberalnej, po stronie takiej polityki, która miała charakter raczej bliższy Margaret Thatcher. Nie we wszystkich aspektach, ale jednak w zakresie polityki gospodarczej w bardzo wielu aspektach także. Więc niestety słowo socjaldemokracja dzisiaj trochę mało znaczy. Natomiast kiedy my mówimy o sobie, że jesteśmy socjaldemokratami, a Partia Razem czasami rzeczywiście używa tego terminu, no to raczej na pewno nie w kontekście Blaira, tak? Znaczy na pewno nie w kontekście takiej socjaldemokracji, jaka zrodziła się w latach 90. czy w pierwszej dekadzie tego wieku, czyli takiej trzeciodrogowej, gdzie mamy do czynienia powiedzmy z Partią Pracy, z SPD, z SLD także Leszka Millera, w tamtych czasach, z chociażby PSOE, czyli Partią Socjalistyczną w Hiszpanii, to z pewnością to jest jakby zepsucie pojęcia socjaldemokracji i Razem powstało jako jeden z tych ruchów, które sprzeciwiają się tej formie i raczej w jakimś sensie nawiązuje do polityki państw socjaldemokratycznych powojennych, które nastawiały się oczywiście na walkę o pełne zatrudnienie, na bardzo ważną rolę usług publicznych, na progresywnym, ważnym systemie podatkowym, także na wyższym poziomie podatków, ale szczególnie podatków od osób najlepiej zarabiających i od kapitału, to są takie rzeczy, które są jakby kluczowe na bardzo silnej także roli związków zawodowych, na takim wbudowaniu często także związków zawodowych w sam mechanizm funkcjonowania państwa czy rynku także. Więc to są takie elementy absolutnie podstawowe, czyli rozbudowane usługi publiczne, podatki progresywne, bardzo silna pozycja związków zawodowych, mniejsze nierówności w związku z tym, to są takie kluczowe elementy. To na ile oczywiście socjaldemokracja lat 60. dałaby się, na ile ona dzisiaj już nie jest w pewnych aspektach możliwa do aplikacji, pewne rozwiązania są już inne, no oczywiście. Historia nie stoi w miejscu, więc trzeba szukać też nowych rozwiązań, ale to główne myślenie o tym, że demokracja jest demokracją naprawdę wtedy tylko, kiedy kwestie socjalne są kluczowe, stąd ta socjaldemokracja, no to jest absolutnie, to jest myśl przewodnia, to znaczy demokracja, która jest zdominowana przez liberalne elity i przez olbrzymie nierówności, nie jest po prostu demokracją, jest tak naprawdę formą oligarchii i stąd socjaldemokracja jest tak naprawdę po prostu pewnym wyrazem troski o demokrację, po prostu. I dlatego też warto się pewnie pod takim terminem czasami podpisywać. Natomiast mówię, niestety wiele osób tutaj już użyło tego terminu w różnych znaczeniach, więc zawsze warto dopowiedzieć, co się konkretnie przez dany termin rozumie. I tą odpowiedzią kończymy. 18.50. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność na live. Za dwa dni święto pracy. Także świętujmy pracę, także szeroko rozumianą pracę, nie tylko tą, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli zatrudnienie, ale także pracę nieopłaconą. Praca jest czymś, co jest absolutnie w naszym życiu bardzo, bardzo ważne i powinniśmy świętować dobrą pracę o dobrych warunkach, dobrze płatną, dobrze szanowaną i w tym celu świętujmy oczywiście i tego domagajmy się 1 maja. A potem pozwólmy sobie też na odpoczynek od pracy zarobkowej, zajmijmy się pracą chociażby emocjonalną wraz z naszymi bliskimi, przyjaciółmi i rodziną. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym ekonomicznym czwartku. Cześć!